Witamy Was w ten piękny popołudniowy dzień. Widzicie, niestety zgarbiarka musiała zostać na polu. Awaria jest. Awaria, bo kapeć był. Kapeć ale jest. Niestety no, nic co, nie jedziemy, kurde, grabić dalej pole, bo czas goni, jest godzina która? 18:19. 19 jest. Zanim zrobimy kapcia, to a i tak opona jest do autu. Dętkę mam, to się przemieni jutro. Tak, a to się dorżnie już do samego końca. Tak, felgi jest. Mam tam cztery. Felgi są jeszcze od starej, to. To lecimy, kurna, z tym tematem i już. No. Tutaj nowy, pal maszynę. Nowy nabytek na rolnikowo.pl to jest. Jing Cheng. To jest nasz nowy, kurde, ten pojazd serwisowy. Tak. Patrzcie, koszyk jest, ja wam tu zaprezentuję ten pojazd serwisowy. Śrubokręt. Akumulator się przywiezie. Tutaj mamy na klucze kamerki, ewentualnie na browary. Zależy, co jest potrzebne na polu. Na 30 tysięcy subskrypcji będziemy się przeciągać ruski kontra i mini junak. Nie, 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 będziemy się przeciągać kwadra kontra mini junak. No, o, tam, o, podobnej wadze chodzą. Dobra. Pal maszynerię. I poszedł. Widzicie, lecimy sobie. Jing Cheng. To jest jak Honda Chiali z 70-80 lata. Taki mini vlog. Powiem wam troszkę o tym sprzęcie. Ma to 3 konie. Ma 50 pojemność. To jest sprzęt do dwójka Bogusia. Stało 2007 w Sodole. Od 2007 roku w Sodole wyciągnąłem go ostatnio. Wujek mówił, żebym sobie wziął, sprawdzić, czy to jeździ. Jak będzie jeździł, to żebym sobie jeździł. Także dzięki, wujek, że ogląda filmik, to wiedz, że maszyna się sprawdza. Petarda. Maszyna jest petarda. Skrzynia jest półautomatyczna, czyli biegi bez sprzęgła chodzą. Biegi bez sprzęgła chodzą. O, zobaczcie, teraz jest działa sprzęgło. Puszczam, o, i jedziemy dalej. Widzicie, lecimy na tym gapciu jednak, bo czas goni. Opona do wymiany i tak jest. Dętkę mamy, oponę też nową. Mamy zapasowe koła jeszcze. Ale gdzieś zawsze jest fatum, że na tym polu, tam na górze się kurczę, przebije opona. Nie wiadomo czemu. No nie, fatum po prostu już. Rok temu też tak było, 2 lata temu też tak było. No i pasa podtrzymana i w tym roku, nie? Patrzcie, przepisowo jedziemy, tak dziś na godzinę. Dobra, bierzemy Stacha, zobaczcie. I ty, jak idzie sprzęci, kurde. Zobaczcie. Redukcja godziny. Ło, kurwa, wydupcy był. Nasianie to ślisko. I lecimy. Thank you.
niestety można jechać. Prawie 3 dychy. Aż łapy bolą. Ile mamy baterii? Maszyna. Petarda, horror. Przestawiłem tu, widzą techniczne parametry. Techniczne. Ile przedstawiłem, ile ma koni, jak biegi chodzą. Ale powiedziałeś, że ma 3. Tak, oczywiście. I nie inaczej. Myślałem, że chciałeś zawyżyć. 15 koni? Nie. 3 konie, jak jest, tak jest. Nie ma się co oszukiwać. To tylko Honda Ciali na chińskich blachach. Wyjmij tu, a ja muszę tu poluźnić, bo kurwa. O! Nie było jak podejść. Daj to. Kręć. Ale szedł jak dzik. Żebym prawie wydupcił tutaj. No nie widziałeś? Poniosło trochę na zakręcie, bo złapało trakcję. Jak żem driftem szedł, a to trakcję złapało. Nie masz tych zawleczek już? No tych takich tutaj, zamiast tego gwoździa. Nie masz? No, a nie masz na chacie też? Nie mam, mam tylko ten mniej. Kurwa, no to co nie mówisz, na chacie w ciapku tyle leży teraz ich, że chłopie. A ty bogacz jesteś. A bogacz. Zateczki nie stać, z Zenoxa. Jeszcze zostało trochę to. Nie wiem, czemu to tak ciężko idzie? Właśnie kurwa nie wiem, palca żebym sobie przyciął wcześniej. Bo ty masz tam zachowany tak. Gdzieś się tam może, wiesz co? Skrzywiła się. Skrzywiła się chyba, no. Tu na kapciu, tu się skrzywiła, ani. Za bardzo żeś dawał na tych uwrociach. Zrób kółeczka, potem popalasz sobie naka, ja sobie polatam się z trajzegą. Trajzega siedmiozębowa. Jaką trajzegę? To jak trajzega, chłopie, to dobra trajzega. Masz, na, dopowiedz co. Dobra. No chodź. No, ale już chyba ma sucho. Bo już się wykłasza, ale ma takie ostre liście, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziewięć, dziesięć pięterek. Takie minimum. Dobra, jadę. Tutaj jest też od pana Bogusia, po sąsiedzku bierze, biorę łąkę. Nie nagrywałem tutaj koszenia, bo było chyba 5 rano czy ile, już ja taki zaspany. Nie chciało mi się tego nagrywać. No ale skosiłem to u siebie, trochę wykosiłem ten suwar, tak zwany. Tak, Stachu ma suwar na łąkach też. Ale ten, co chciałem powiedzieć, no tego szuwaru nie będę zbierał, no bo na co mi, po prostu go skosiłem, żeby to jakoś, żeby ta łąka jakoś w miarę wyglądała. Ja tutaj odgrabię trochę, żeby Karol miał, jak wiedział, co trzeba grabić, a później ja poufalam tego junaka, pokażę wam, jak się jeździ, aczkolwiek ostatnio tutaj Stacho miał mały incydent na krosie. Musiałem sobie trochę przeszlifować łokcia, ale no to zdarza się nawet najlepszym. No to orła nie wyrżnie, tej się nie nauczy po prostu, jak to mówią, tej się nie nauczy. No tutaj ten szuwar cały, to tego nie będziemy zbierać, tam jest trochę lepszej trawy, gdzie Karol jeździ, no i tutaj pan Boguś będzie musiał sobie tą mijakową czachnąć, bo tutaj widzicie też ten szuwar jest. Ja po prostu wykosiłem tą lepszą trawę. No i tak, no. Tak to się prezentuje. Kurde, zrabiarka mi bokiem idzie. Jeszcze na tym kapciu, no ale cóż, no teraz jest, no prawie 20 będzie,
nie będę zmieniał koło, zanim zmienię, zanim naprawię, to nie sprawię tego. Mam nową deskę, nową opodę założę jutro z rana. Może jeszcze na zapas jakieś koło zrobię, bo mam tam felgi. Pomyślę o tym. Tak to się grabi, grabimy sobie trójeczką na terenowych. Wydaje mi się, że tu będzie jakieś, ja wiem, ze dwie, ze trzy przyczepy z tego. Dwie na pewno będą. Dwie albo dwie i pół, coś takiego. Wałeczki ładne, grube. Fajnie się to będzie zbierać. Nawet ładnie się wykosiło, tutaj trochę kredowisk było, rozwalałem to na wiosnę, ale to wiecie, jest jeszcze długi czas później, że krety mogą naryć z powrotem tych kopcy. Ziemniaczki obradlone, wczoraj obradlaliśmy ziemniaki, nie nagrywaliśmy, bo kamerę zapomniałem. Będzie trzeba jeszcze chyba opryskać je od kwasku. Tak, a oglądali nasz piękny jęczmień. Coś pięknego, bo tak mi się podoba, że... Cudo po prostu, cudo! Dobra, przetniemy sobie może. Trochę. Zobaczymy, ile tu bałków zrobić. Tak, żeby dobrze było rozwalać później pająkiem. Ale bardzo ładnie to wyschło, jak widać. Nie ma żadnych bardzo jakichś większych gęb zielonych. Także jutro będzie do zbierania, jak pogoda dopisze. Lili będzie miała co jeść. A ten wariat tylko tym junakiem atakuje. To jest świr. Dobra, morda, bo kurde, można na niego polegać, na nim polegać. Czy pomoże coś, czy ten... Prawie jak brat. Karol przejął Ruska. Ogólnie tutaj mamy tak, jeden wałek, drugi będzie, tu będzie trzeci, tu będzie czwarty, tu będzie piąty i tam jeszcze na klinie będzie Z2, 7 i tam myślę, że będą dwa jeszcze po drugiej stronie rowu, bo tam jest rów. No piękne słońce. Idziemy teraz palić junaka, bo to nie może być. Działało fajnie. Trochę doły są na tych łąkach, no ale takie mamy łąki, nic się nie poradzi. Buja kabiną. Już oczywiście radyjko. Zapalił radyjko, bo bez tego by się nie obyło. No i grabi. Rusek to jest ciągnik stworzony po prostu do takiej roboty. Naprawdę. Sianko dość grube, no gdzieniegdzie jeszcze się znajdzie takie o, gdzieś zielone, ale to jutro się rozwali tym pająkiem i będzie cacy. Na kapciu, bo na kapciu, ale chodzi maszyna. Dobra, palimy junaka. Maszyna chodzi, no buczy. Lustereczko. Idzie! I dwa!
kurde! Pojedziemy sobie, gdzieby tu pojechać. Asa i ognia po szumarze. Nie no, nie wiem co zrobić z tym motorem, ale coraz lepiej to jeździ. Tu jest Bogusia, nieużytek. Ognia, idziemy. Asem. Kurde, ale kolejny. Tutaj jest krzyż. Nie wiem, coś z tego co babcia mi opowiadała, tutaj był... Ktoś tutaj był zamordowany czy coś, nie wiem, czy to jest żydowski krzyż. Nie wiem, już nie pamiętam, musiałbym się jakoś dowiedzieć o co chodzi z tym. Wo. Gdzie tu ta droga jest? Kurde. Tutaj jest droga. Idziemy po las, po lesie. A zobaczcie, powiem wam jeszcze taką ciekawostkę tutaj. Patrzcie. Dawniej były takie czasy, dawniej tak dało się robić w polu, że tutaj w lesie Pan Boguś miał pole, ziemniaki tutaj miał, zboże i tutaj jest piaszczysta ziemia, sosny dookoła, a tu normalnie rosły pyrki. Gdzie teraz w dzisiejszych czasach by tutaj ktoś zasadził pyrki, to by nawet nie urosły, by się ugotowały na tych piachach. O kurde. Redukcja. Jedziemy tutaj. Do Felicita. Wo. Kierownica trochę lata na boki. Maszyna. Zobaczcie jak tutaj nawet widzicie, jakie my mamy ziemię, jak to nawet chwasty nie chcą rosnąć. A zobaczcie jak z daleka widać jęczmień. Kurde. Będziecie, ale się... Stachu pod... O kurde. Podniecasz tym jęczmieniem, ale... Jest prima sort. Trzepie, kurde! A tutaj żytko moje. Karol ładnie daje. A co tu się stanęło? Nabiło się na drogie. Moje jednaka jak lata. Moje ohe chce miodu. Moje dżęcie chce miodu. O dobra. Ale dobrze chodzi teraz. Nie wiem co się stało po tych ostatnich rajdach, to idzie ładnie. Dwa, jeden i nos są zacięty. No.
No nie muli! Byłem tam w lesie, kurde! Nie. Dobrze jest! Ale zobacz jak chodzi, patrz! Nie przerywa nic! Może! No teraz jest dobrze! Nieładnie się lata. O! Wiesz co się stało? Zablokowały się, bo śruba zginęła. Śruba zginęła, kurwa. Patrz. A, rzeczywiście. Patrz. Mówię, co one tak kurwa gdzieś. Czekaj. Co to kurwa nie chce tak iść? Teraz jedna na drugą na sobie. Aha, awaria na polu. Awaria na polu. Jak to się zbiło? Ło, zobacz co tu się stanęło. No mówię ci. Uważaj na palce. Czekaj. Co jest znowu drugi raz? Mówię, tak weszła szmata. Czekaj, trzeba na górę, a co na dół trzeba. O, widzisz? No widzę. Ładnie. Jest co? Tak tylko dymek z tyłu puścia, że pali pizda. Ładnie chodzi. No kurwa, to mała być. Dobra. Złapie coś? Kuje złapie. Chodzisz tu nawet, jakby złapał. No się dograbi, awarie cały czas. Na bieżąco. Jakby to, że polski sprzęt. To i awarie muszą mieć. Tak. Niestety się nie brać. Dobra, lecimy. Opuszczam na dół i lecisz. Bach nic nie było, nie zakręciłem kranika na dół. Wiem, widziałem. Ale z widru spierdolił przez ten dół, przez noc. A przez noc? O. Ma awaria, no ale cóż, zdarzają się i takie. Nic nie poradzimy. Ale synchronizacja. I ognia, teraz musi chodzić. No i teraz grabi. No, mamy zagrabiony już na gotowo, jeden, drugi, tam jest trzeci, prawie cztery wałki, ten zaraz będzie kolejny. Jakieś kleszcze, kurde, nie obsiadły. Palimy jeszcze raz. No i już, końcówka! Ostatnie szlify Karol robi. I zgrabione, no wyszło, nie wiem, tam jest chyba 6 i tutaj 8 chyba wałków, a bo tutaj jeszcze... A jeszcze jest tutaj jeden mniejszy. Chyba 9 wałków wyszło. Także powiem wam, no tutaj sianko dopisało. Dopisało sianko. Jutro je rozwalę. I będziemy zbierać do stodoły. Z tego też się kurzy, bo też tutaj kredowiska. I trochę tutaj dziki poryły. Mogłem tam więcej kosić, ale nie kosiłem, bo tam kurde dziury takie porobiły, że no szkoda po prostu kosiarki i w ogóle. Zobaczcie jakie tutaj poryte już było. No. Karol już tutaj zawija. Zaraz się znowu podmienimy sprzętami. Główny już jest chujowy, bo on się już nie rusza na membranie. Mało co! Ta jakby już ze starości już ta membrana w ogóle nie ruszałaś. W imieniu to by dobrze grało, bo on nierwi strasznie.
Te małe nawet dają, ale ten duży, trzeba by wymienić go, no. Trzeba by zmienić średnicę, żeby był i wiesz. No bo szkoda, wiesz, być... A trzeba mu boksa cię wziąć i pod te draka i... No i dobra, gites. Składamy, nie? Składamy. Bo tutaj tego, jak to było, czekaj. To nie jest suwar, to jest koniczyna. A my się napierdali na palteku, na jebanie latać, ale wybania była. Kurwa, na jebiąza. A, nagrywa się cały czas. Dobra. Myślałem, że się nie nagrywa. To się nagrywa cały czas. Ale jeszcze się pomodowarki i robota. A się kurwa nie chce wracać, nie? No, dobry lat. Głos 10 sekund na takim wałeczku, ale to wyglądało fajnie. Poczekaj, jak tam bezwałujemy na tym. No, tam będzie spoko. Tak, całą szerokość od pokójca był, nie? No. A nie, nie bał się ten kurwa kozia zjebany. A, no to co zrobisz mu? Kurwa, piękna sprawa. Bailando. Tam to oryginalna Rewidu się zbudziła, a teraz tego słuchał. Tak? No, ta jest taka spokojniejsza. To jest kurwa. O, teraz. Puta. Nie ma werwy. Dobra, za bardzo, panie majster. O. Co kurwa, w dziurę nie może trafić. Bo tak z góry, góry, góry. No ja cię nie będę uczył. Grabiarka troszkę ucierpiała, ale no, jutro się zrobi kapcia, śrubę się nową daj. Oj, siła będzie. Śruba jak tam śruba. Będzie weź. Nie było co mordować na szybę. Ja byłem tam na objeździe, tam pokazałem kilka skróta. Tereny jakie a ja. Cała jakiś sierp. No sprzęt jest. Trzeba mu naklejkę rolnikową zajebać. Trzeba kupić tablicę rejestracyjną i na ten koszyk przykleić. O. Tu tablicę mieli zamówić. Trzeba zamówić. Mam na miary od Adriana. No co, kończymy. Jedziemy na chatę i zobaczymy się zaraz na powrocie. Jeszcze jak wracamy. Daj, to nagram powrót z Junakiem. Lecisz Ruskim? No. Dobra, to ja Junakiem polecę i jeszcze powrót nagramy. I do następnego odcinka. Nara! Nara!